Na trybunach Marcin Gortat, a za chwilę do klatki wejdzie Mariusz Pudzianowski. To nie on, to jego brat Krystian. Za chwilę pojawi się także Mariusz. Tak, sympatyczne wejście Mariusza. Cała sala jest za nim. Sercem jesteśmy z nim. Marcin Gortat, koszykarz Orlando Magic. Oklaskiwał Łukasza Jurkowskiego. Oby miał również w tej chwili okazję oklaskiwać Mariusza Pudzianowskiego. W naszej zabawie większość z Państwa typuje, że Mariusz Pudzianowski zwycięży. 58% widzów Polsatu wytypowało zwycięstwo Mariusza, ale to jego najtrudniejsze wyzwanie. Widać skupienie na twarzy Mariusza. Wie, co go czeka. Będzie rytualne rozerwanie koszulki? Myślę, że nie, bo nie jest koszulka przygotowana do zerwania. Ci z Państwa, którzy oglądali tę galę do tej pory, widzieli, że nie było tak długich wejście do ringu do tej pory, jak to wejście Mariusza Pudzianowskiego. Z nim także trener Mirosław Okniński, lekarz Paweł Łogosz, jego brat Krystian. Tam po lewej stronie widzieli Państwo Przemysława Garzarczyka. Zdecydowanie jest gwiazdą w Stanach Zjednoczonych. Wygrywał tam wiele razy, pokazywał, że jest człowiekiem niezwykle silnym. Teraz musi pokazać, że jest człowiekiem walecznym. Komentatorzy mówią o jego poprzedniej walce, którą zakończył w 44 sekundy. Zastanawiają się, czy tą walkę zakończy w tak samym krótkim czasie. Tyle tylko, że Bas Rutten i Jeff Gorman, którzy są komentatorami tej gali, myślą raczej o zwycięstwie tego zawodnika, który za chwilę pojawi się w klatce. Jak to powiedział Mariusz Pudzianowski, jest taki wielki, taki gruby, a ma takie chude nóżki. Team Sylwia. Negatywnie wypowiadał się o Mariuszu. Mariusz powiedział tylko, że go zniszczy. Sylwia ma za sobą dwa mistrzostwa UFC. Wygrywał z niebyle kim. Wygrywał z Rico Rodriguezem i z Andrzejem Orlowskim. Ale od dłuższego czasu nie spisuje się najlepiej. W Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że on w ten właśnie sposób będzie kończył swoją karierę. Czy tą karierę zakończy Mariusz Pudzianowski, czy tym Sylwia zwycięstwem nad wielkim nazwiskiem, nie nad zawodnikiem MMA, bo Pudzianowski nie jest zawodnikiem MMA. Jest strongmanem, jest sportowcem, który wchodzi do ringu, aby rywalizować na tych zasadach. Ale rozgłos, jaki ma to nazwisko, może być odbiciem dla Teama Sylwia. Sala będzie bez wątpienia polska. Mimo iż ta gala odbywa się w Stanach Zjednoczonych i jest organizowana przez Koreańczyków z organizacji Mushin. Nie lubią tutaj Sylwy, lubią za to Pudzianowskiego. Dużo Polaków na sali, widzieliśmy polskie flagi, polskie szaliki.
Na pewno Mariusz czuje się jak u siebie. Przedstawienie zawodników. I niech Państwo zwrócą uwagę, zdecydowanie wyższy team Sylwia. Ale z wagą tu nie jest w porządku, to chyba odwrotnie, dlatego że Sylwia jest zawodnikiem cięższym od Mariusza Kudzianowskiego. Rekordy widzą Państwo, z jednej strony 31 walk zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony tylko dwie walki Mariusza Kudzianowskiego, a tak prawdę mówiąc to jedna walka, dlatego że tego jego pierwszego pojedynku nie traktujemy poważnie. From the DCU Center, Worcester, Massachusetts, this is the main event of the evening. Spokój na twarzy Mariusza. Being brought to you by Mushin God. Zaniepokojony team Silva. Martial arts promoter John Gugliotta. Mushin executives Mr. O, Corey Fisher, Zibby Kirk. And Eric Butterbean. W tej chwili Lupe Contreras wymienia tych wszystkich ludzi, którzy są organizatorami tej gali. Tam widzą Państwo także menadżerkę Mariusza Kudzianowskiego, panią Barbarę Demczuk. Cała ekipa, więc w ringu trzeba się pokazać przy takiej okazji. AreaCodeDeals.com and broadcasting worldwide on integrated sports pay-per-view. Swoją drogą trzeba przyznać, że ma Pudzian bardzo mocną psychikę. Wybrał sobie tego rywala, podpisał szybko kontrakt. Przypominamy, przecież on dwa tygodnie temu stoczył w katowickim Spodku walkę z Kawaguchim. Walkę wygraną, po której nie wyglądał najlepiej. Sędzia ringowy. Silna psychika Mariusza, miejmy nadzieję, zda swój egzamin w tej walce. He steps in wearing the colors of his homeland, white and red with black trim. He stands 6 feet 1 inch tall and weighed in at an official 270 pounds. Po lewej stronie z biało-czerwoną flagą Mirek Okliński, jeden z prekursorów wszechstylowej walki wręcz w Polsce. With one victory coming by way of submission. Fighting out of team Pudzian, Białoruska Polska. To białoruska, co Państwo słyszeli z ust Contrerasa, to białarawska po prostu. Rodzinne miasteczko Mariusza Kudzianowskiego. Dużo jest fanów z Polski. W tej chwili wszędzie, w każdym zakątku świata, przy okazji występu polskiego sportowca, mogą liczyć na polski doping. Będą gwizdy. Pamiętajmy, ma na rozkładzie wielkie gwiazdy Rico Rodriguez, Andrzeja Orlowskiego, Jeffa Monsona. Debiutował w 2001 roku, 13 zwycięstw z rzędu, po czym podpisał kontrakt z UFC i już w drugiej walce znokautował Rico Rodrigueza, w pierwszej rundzie zdobył tytuł mistrza świata. Ale ma za sobą także dyskwalifikację za stosowanie niedozwolonych środków wspomagających. Legendarne trzy walki z Andrzejem Orlowskim. Ta trzecia walka przyniosła mu odzyskanie tytułu mistrza UFC. Ale ma na swoim koncie także taką hańbiącą wręcz porażkę. Bardzo szybko porażkę z bokserem, prawie 50-letnim Ray Mercerem, który wyszedł i w ósmej rundzie zdzielił potężnie Silwę sierpem, a ten odpłynął do krainy wiecznych marzeń. Tak, nie szło mu ostatnio, ale może być naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem i szacunek dla Mariusza, że podjął wyzwanie. Bardzo miły. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski,
Jak zwykle w Stanach Zjednoczonych hymny są odśpiewywane. Justyna Moniak śpiewała polski hymn, a teraz hymn Stanów Zjednoczonych. Thank you, thank you, thank you. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Pierwsze starcie bez wątpienia wygrał Pudzian. Mariusz Pudzianowski zachowywał się godniej przy odśpiewaniu hymnu Stanów Zjednoczonych niż Tim Sylwia, słuchając hymnu swojego kraju. Dokładnie. Co szczególnie dziwi, dlatego że przyzwyczailiśmy się już do amerykańskich sportowców, którzy z ręką położoną na sercu słuchają hymnu amerykańskiego. Sylwia postąpił inaczej. Mariusz Pudzianowski kontra Tim Sylwia, dwukrotny mistrz UFC kontra adept wszechstylowej walki, wręcz jeden z najsilniejszych ludzi na świecie, ale o mizernym pojęciu w walce debiutujący w klatce kontra człowiek, którego doświadczenie jest ogromne. Tyle tylko, że zwykło się mówić, Krzysztof, że decyduje psychika. A Sylwia nigdy nie był znany z mocnej psychiki. Będzie chciał trafić Mariusza, ma dłuższe ręce, będzie starał się prostymi, ale Mirek Okiński mówił, Mariusz będzie kopał, tak jak kopał Marcina Najmana, i to jest jego sposób na zwycięstwo w tej walce. Próba zejścia do parteru przez Mariusza, dojście do klinczu, Tim Sylwia broni się, jednak Mariusz dociska Tima do klat, do Będzie do powalenie, Mariusz Pudzianowski kontra Tim Sylwia, wysoko, pociągnij Mariusz jeszcze tę nogę. I obalenie dla Mariusza, bardzo. Mariusz powinien teraz wchodzić za plecy, nie dać Timowi Sylwie odejść od klatki, dociska barkiem. Pamiętajmy jednak, że te akcje będą Pudziana kosztowały bardzo, bardzo wiele sił. A nie wiemy, czy kondycja jest jego mocną stroną, chociaż on przed tą walką powiedział Sylwia, jest cięższy ode mnie, on będzie musiał dotleniać te mięśnie bardziej. Jak na razie początek tej rundy dla Mariusza Pudzianowskiego. Ale widzimy jakieś rozcięcie na głowie Mariusza. I to dosyć mocne. Zdaje się, że tej krwi jest tam sporo. Teraz wywinął się, Sylwia spróbował złapać za głowę, Herb Dean z niepokojem patrzy na rozcięcie na głowie Mariusza Pudzianowskiego. Jeśli nic nie będzie się działo, sędzia przerwie walkę lub odnowi ją od środka klatki. Próbuje Sylwia zaatakować kolanami. Co Pudzian może zrobić? Jedyna sprawa to obalenie, bo prawdę mówiąc na żadną kończącą technikę liczyć tutaj nie możemy. Sylwia trafi. Pudzian znów skraca dystans i klei się do swojego rywala. Sylwia będzie próbował pogłębić to rozcięcie. Kto wie, być może widzą Państwo, są te ataki głową. Cała czerwona jest w tej chwili czupryna Pudziana.
ale on na pewno się nie podda. Teraz kolanem trafił w głowę Pudzianowskiego i znów walka w stójce. Kosztowały to troszkę sił Mariusza. Teraz próba atakiem low kicków, ale Team Silva wysoko ręce i stara się trafić Mariusza w szczękę. Są kolana. Jeżeli ściągnie głowę na kolano, a będzie w tej chwili trudno Mariuszowi złapać za nogę rywala. Poza tym usta już szeroko otwarte. Sylwia będzie atakowała kolanami bez żadnych problemów. Stosuje ten tajski chwyt za głowę. Mariusz stara się skrócić klincz. Odpocząć troszkę, skrócić dystans, odpocząć troszkę w klinczu. A Team Silva stara się oderwać i uderzać technikami bokserskimi. Teraz będzie atakował kolanami. Pudzian nie bardzo wie, w jaki sposób ma zneutralizować te kolana rywala. Poza tym Sylwia jest przecież specjalistą od walki łokciami. Pudzian ma ogromny doping, ale znów uchwyt za głowę, znów kolano. Pudzian pcha się do przodu bez żadnego ciosu. Sylwia doświadczenie, dłuższe ręce, lepsze techniki bokserskie bez wątpienia i trafia prostymi. Taki powinien być jego plan na tę walkę. Zdaje się, że te low kicki nie bardzo zdały egzamin. Będzie musiał mocno w tej chwili pracować i bronić się przed obaleniem. Znów to najgroźniejsze. Znów złapana głowa i Sylwia atakuje kolanami. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie widzę też ochraniacza na zęby u Mariusza. Nie wiem, czy wypadł gdzieś tam w ferworze walki, ale Mariusz nie sygnalizuje tego sędziemu. Stara się utrzymać pół dystans i wejść w ten klincz. Ale znów proste Sylwii doszedły do głowy Pudzianowskiego. Sylwia poluje na kolejny cios, trafił prostym, trafił sierpowym. Jest niedobrze, jeszcze 2-3 ciosy i Sylwia może nie tylko poczuć, nie tylko zobaczyć tę krew, ale poczuć. W tej chwili chce znokautować Pudziana. Dobrze by było, żeby Pudzian wyrwał, ale to on jest obalony i Sylwia z góry. To może być początek końca. Tak, ale na razie dobrze broni się Mariusz, zapina gardę. Bardzo dobrze taktycznie rozegrana ta chwila przez Mariusza, chwilę odpoczęcia. Ma Sylwia dłuższe ręce, on nawet z gardy może bić mocno. Ma jednak szczękę Mariusz. Powinien trzymać zapiętą gardę i klinczować Tima, żeby zapobiec uderzeniom z góry. 30 sekund, można wytrzymać. Czy ma na tyle doświadczenia? Musi uważać przede wszystkim na łokcie, musi uważać na te ciosy. Sylwia podnosi pozycję, uzyskuje pozycję boczną i w tej chwili będzie miał jeszcze dogodniejszą możliwość ataku przede wszystkim łokciami na głowę Pudzianowskiego, ale z drugiej strony jest tylko 15 sekund. Trzeba wytrzymać tę pierwszą rundę, kolano na brzucho, możliwość przejścia do dosiadu. Mariusz powinien wytrzymać te kilka sekund, sklinczować. Jest 10 sekund do zakończenia. Mariusz próbuje przejść do klinczu, złapać nogę, podebrać zawodnikowi. Gong ratuje Mariusza. Bez wątpienia ta runda dla Tima Sylwii. Tyle tylko, że on także jest zmęczony. Tak widać to po jego twarzy, że ta runda kosztowała go troszkę sił. Ale oczywiście wygrał tę rundę i to wygrał ją zdecydowanie. No jest sam początek walki. Tak właśnie miało być. To miały być te kopnięcia. Jest także wyrwanie. Jest to obalenie ze strony Pudzianowskiego. To są te punkty, które zyskiwał Pudzian. Ale później było już gorzej. Później punkty dla Silwy. Przede wszystkim te ciosy proste. Sporo zebrał ich Pudzianowski. Było także powalenie ze strony Sylwii. Były także ciosy z góry. Niedecydujące, ale jednak. Tu widzimy trafienie, czyste trafienie na szczękę. Tu przejście do pozycji kolana brzuch straight team. Mógłby skończyć walkę, jednak Mariusz przekręcił się na brzuch i poszedł do nogi Tima. Zaraz będzie ta sytuacja. O, tutaj. I tym właśnie uratował końcówkę rundy. A zatem drugie starcie przed nami. Tim Sylwia kontra Mariusz Pudzianowski. 5 minut tej walki jeszcze. Herb Dean spojrzał w oczy Pudziana. Pod koniec pierwszej rundy wydawało mu się, że Sylwia oddycha bardzo ciężko, ale Pudzianowski także wciąga powietrze ustami. Jest skoncentrowany, chyba nie tak wyobrażał sobie przebieg tej walki. Ten pierwszy low kick, po którym ugięła się trochę noga Sylwii, mówił, że ta taktyka Pudziana na ten pojedynek może zdać egzamin, ale później Sylwia nawet uśmiechnął się przy trzecim niskim kopnięciu. Druga runda, jej początek. Sylwia i ciosy proste. Dłuższe ręce Tima,
Mariusz będzie starał się skrócić dystans i dojść do klinczu, obalić Silvę. Teraz Silva kopie niskimi kopnięciami, low kickami. Próba zejścia do nogi mocno kolanem, teraz następne kolano w głowę Pudziana. Ten ciągle stoi bezładne ciosy, Pudzianowski ciągle w tej chwili ma lewą rękę pod pachą rywala, ale prawej nie zdołał przełożyć, złapał za rękę, a więc za chwilę sędzia rozerwie to. Ostatni raz. Sędzia, nie, sędzia ostrzega Mariusza za łapanie za spodenki przeciwnika. To jest jedno ostatnie ostrzeżenie. Później będzie dyskwalifikacja. Był low kick, był także prosty, który trafił w głowę Pudzianowskiego. Silvia w tej chwili absolutnie dominuje. Jeszcze jeden low kick, widział walkę z Kałaguchim. Widział, że Japończyk kopał i Pudzianowski odczuwał te ciosy. Oj, bezładnie osunął się na plecy Mariusz. Bezładnie osunął się na plecy Mariusz. Może gdzieś tam Mielokiński podpowiedział mu, żeby położył się na plecy. A o, niestety Team Silva dochodzi do pozycji bocznej. I teraz będzie mógł ustabilizować tę pozycję, będzie mógł zaatakować łokciami. Są te łokcie. Przez jakiś czas Pudzian będzie starał się trzymać ręce rywala, ale wiele pozycja północ-południe na drugą stronę. Znów mamy boczną z drugiej strony i próba dojścia, czyżby do klucza? Nie, Silvia będzie jednak próbował kończyć tę walkę ciosami. I klepie Mariusz Pudzianowski. Druga runda walki między Timem Silvią a Mariuszem Pudzianowskim. Okazało się, że to, co mówił Silvia, to nie były słowa bez pokrycia. Nie jesteś zawodnikiem MMA, mówił do Pudzianowskiego. Podziwiam cię jako strongmana, podziwiam cię jako sportowca, ale jesteś absolutnym nowicjuszem we wszechstylowej walce wręcz. Team Silvia. Krzysztof, nie ukrywajmy, sercem byliśmy za Pudzianem, ale spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia tej walki. Tak, ja jestem dumny z Mariusza, że wytrwał do tej drugiej rundy. Jednak Team Silva to jest były mistrz UFC. Wykończyły Mariusza te próby obalenia przeciwnika. Kilkakrotnie próbował obalić swojego rywala. To sądzę, że mocno także osłabiły go te dwa kolana, które zebrał w tej chwili od Silvii. Jak widzą Państwo, po low kicku także nie zachowywał się dobrze. Później już bezwiednie osunął się na plecy. Myślę, że dużo kondycji nie starczyło po prostu Mariuszowi kondycji. I tu, jak już nie widział wyjścia z sytuacji, poddał się, klepiąc w Tima. Team Silvia, dwukrotny mistrz UFC wagi ciężkiej, sprawia, że Mariusz Pudzianowski odnosi pierwszą porażkę w karierze w trzeciej walce. Trochę to były, zdecydowanie nawet nie trochę, za wysokie progi. Niestety Mariusz troszeczkę za wcześnie spróbował walki z byłym mistrzem UFC, ale lepiej spadać z wysoka. Najlepiej nie spadać w ogóle. Jeszcze ogłoszenie tej decyzji. The red corner taps out, obligating referee Herb Dean to stop this bout with an official time of 1 minute 43 seconds of round number 2. Czyli 6 minut 44 sekundy. Przez poddanie rywala zwycięża niezadowoleni polscy kibice. Mieli jednak radość ze względu na wygraną Łukasza Jurkowskiego, choć z drugiej strony także, nie ukrywajmy, przyszli tu przede wszystkim dla Pudziana. Już w ringu widzimy Toma Megalisa, ale zdaje się, że nie będzie zapowiedzianego wywiadu z Mariuszem Pudzianowskim. Cały team Pudziana opuszcza klatkę. A więc będzie chyba tylko Team Silvia. Wielkie zwycięstwo Teama Silvii. Team Silva pozdrawia publiczność.
Opowiada o, opowiada o walce. Dziękuję ludziom, którzy, którymi trenował. Dziękuję wszystkim, dziękuję organizatorom gali i dziękuję Mariuszowi i że jest twardym gościem. Tradycyjne podziękowanie swojemu teamowi, swojemu miastu i sponsorom gali. A obok teama widzą Państwo Erika Esza, czyli Patrick Rubina. Great souvenirs to take home being provided by viciousteas.com. Also the official one of the morning at the Warrior Room. Team Sylwia, zwycięzcą walki z Mariuszem Pudzianowskim, a więc zakończony piękny sen dominatora o tym, aby zdominować nie tylko strongmanów, ale także wszechstylową walkę. Wręcz dla nas fantastyczny występ Łukasza Jurkowskiego, który już w pierwszej rundzie przed czasem wygrał z Koreańczykiem Ho-Jin Kimem. Bardzo udana gala. Gala Worcester za uwagę. Dziękuję już Państwu. Krzysztof Kułak i Andrzej Jancz.